Dzisiejszy dzień zaczynam standardowo na truckstopie. Czasami z mlekiem, czasami bez. Ja najbardziej lubię moją, której nie ma, orzechową. No nic, trudno. Raz sobie kupię, raz sobie zaparzę sam, jak mi pasuje. Wczoraj w Wyoming mnie wykończył, mam tylko tonę ładunku na pace, 10 palet, które ciągnę notabene przez cały kontynent. No i były strasznie silne wiatry, 80 km na godzinę w porywach. Nie było niebezpiecznie, bo to jeszcze nie były tragiczne warunki, ale po prostu jazda pod wiatr z takim ładunkiem i z zawieszeniem na poduszkach Volvo można się wykończyć. No i przyjechałem wczoraj na ten truckstop tak gdzieś o 5-6 po południu, żadnego miejsca już nie było, więc przytuliłem się przy wadze i tak sobie tutaj spałem. No nie chciało mi się stać na ulicy przed klientem. Za godzinę mam rozładunek, tu jest 4 rano. Dzisiaj na śniadanie mała bułeczka. Lekko przypieczone. I zamiast masła trochę pesto dam. Czasami lepsze to niż masło. Proszę bardzo, jakie pyszne kanapeczki będę miał na śniadanie. Jeszcze troszeczkę soli. I już. Plan dnia jest dzisiaj prosty. Rozładować Salt Lake. Czyli dzisiaj jest co? Wtorek. I w czwartek mam być w Los Angeles. Więc dzisiaj Salt Lake dojeżdżam tylko do Las Vegas, gdzie zarezerwowałem sobie hotel na dwie noce. Czyli na dzisiaj wieczór i na jutro wieczór. I w czwartek rano sobie ruszę dalej na rozładunek. Tak mam ułożony ładunek. Raz na często pytające pytanie, dlaczego mam tyle nawigacji w traku. Po pierwsze, bo lubię technologię, a po drugie, że każda nawigacja spełnia inną funkcję. Ta nawigacja ma to do siebie, że jest bardzo przydatna i bardzo szybka i bardzo ładnie się zoomuje. Generalnie widać całą sytuację. Ta nawigacja zawsze mam ustawioną na całą drogę, pokazanie całej drogi, więc tutaj zostało mi tylko, jak mówiłem, 14 km do rozładunku. A ta nawigacja, lubię patrzeć na statystyki. A tak mówiłem, najlepsza nawigacja jest ta w głowie. Można mieć dużo nawigacji dookoła siebie, ale zawsze trzeba mieć oczy szeroko otwarte i zanim się ruszy, trzeba wszystko ładnie przestudiować na mapie. Czyli odrobić tak zwane lekcje. Dzisiejsza dostawa i czwartkowa dostawa to jest magazyn dystrybucyjny firmy Costco. Niektórzy kierowcy narzekają na tą firmę. Tutaj działa tylko i wyłącznie przez Avizo i nie można się spóźniać. Jak się nie spóźnimy, to nie mamy problemu i zawsze trzeba przewidzieć tą kolejkę na bramie. Ja mam Avizo za 15:06 rano i przyjechałem pół godziny wcześniej. W razie czego właśnie, gdyby była taka kolejeczka. Jeżeli jest się na czas, godzina jesteśmy zdjęci, nawet jeżeli mamy całą naczepę. Ja mam tylko 5 palet, więc sądzę, że to będzie błyskawicznie. I to samo w Los Angeles, tylko tutaj jak się spóźnimy, mamy problem. Jeżeli jesteśmy na czas, nie ma nigdy problemu. Wszystko odbywa się na bramkach, nie trzeba nigdzie wchodzić. Daje się dokument przewozowy na bramce, odbiera na bramce. Tutaj dostajemy numer rampy. Jak dostaniemy zielone światełko na rampie i zacznie nam dzwonić taki pager, możemy wracać i wyjeżdżać. 121. 121 numer przy samym wjeździe. Fajnie, od razu. 15 minut na podjazd, 15 minut na wycofanie się pod rampą. I teraz czekamy, aż nas zdejmą i jedziemy dalej. 7:40, czyli tutaj 5:40. Już mam czerwone światełko pod rampą i już zaczęło mi bujać. Czyli tutaj jest wszystko według książki robione, proszę Państwa. Po prostu nie wycofał się klasy Peterbilt Dejka, czyli ten bez salonika, ale ma miejsce na salonik. No bardzo fajnie ruch tylko rozwiązany. Ludzie mają pieniądze i fantazję. 16 rozładowane. Trochę to trwało,
ale ja wiem dlaczego, bo za dużo mnie trzęsło. Ja miałem tutaj tylko 5 palet, a trzęsło mnie z 15 dobrych razy, znaczy 10 razy i pewno rozładował wszystko, później się skapnął i włożył mi z powrotem moje 5 palet. Zaraz to sprawdzimy. No, 5 palet jest, jeszcze zabezpieczę je jako taką i idziemy dalej. My sprawdzamy jeszcze ten, ilość paczek 59, 59 do góry nogami nie szkodzi. No i tutaj właśnie jest ten, znaczy problem. Jest wszystko ładnie napisane, o której przyjechaliśmy, o której wyjechaliśmy, o której było awizo i tak dalej, i tak dalej. 5.30 mi powiedział 5.45, no nieważne. Także w książce wszystko się musi zgadzać, gdy nas skontroluje. I oczywiście tutaj jest czas lokalny, a tutaj jest czas mój lokalny. O tym też trzeba pamiętać. Więc moi drodzy, teraz już tylko prosta droga do Las Vegas. Mam stąd jakieś 6,5-7 godzin jazdy. Jest 8.30, a muszę tam być, w hotelu mogę zrobić, czy zarejestrować się dopiero o 6 wieczorem. Ale chcę do Las Vegas zajechać na 5, żeby wyszła pauza 36 o 5 rano w czwartek. Także zajedziemy do Las Vegas na 5, 8 powiedzmy 7 godzin. To będzie 3 po południu, mam 2,5 godziny czasu na turystykę. Okazja do turystyki będzie, gdyż będziemy jechać wzdłuż tego pasma gór, aż do Arizony, aż do Nevady. I będzie okazja na stawanie, robienie fajnych zdjęć. Więc jedziemy. No to co? Trochę widoczków podczas tej jazdy do Las Vegas? Czemu nie? Niesamowita jest ta przestrzeń tutaj, nie? Propose la chasse au phoque, ça comprend évidemment le Blanchon qui est tout. Crise en Ukraine, le Canada amorce un déploiement militaire en Europe de l'Est. Une nouvelle étape. Powoli zbliżamy się do Arizony i Nevady. Mamy jeszcze jakieś 50 km i są coraz piękniejsze widoki. Do Las Vegas zostało nam 131 mil, czyli około 220 km. Teraz już jest 17 stopni. Patrzyłem, prognoza pogody, tam będzie 29 w dzień, 18 w nocy, czyli idealnie. Las Vegas potrafi być 40 stopni w latem, ale tak 30 stopni sucho i w nocy 18 będzie idealnie. Arizona State Line. I w Arizonie będziemy nurkować w dół znanym kanionem. Virgin River Gorge Canyon. Zapraszam do filmu, link w opisie. Trzecia część wyjazdu do Kalifornii. Jest nagrany przejazd przez ten kanion, a teraz tylko jak zwykle migawki. Rafał nie byłby sobą, gdyby nie stanął i nie wyszedł z traka i nie wszedł gdzieś na jakąś górę. Tutaj zdjęcie robiłem mojemu białemu trukowi w leże. Słońce jest trochę... W sumie dobrze jest słońce. Poczekam jeszcze. I tutaj pauzę sobie wykręcę jakąś małą. Cholera, im wyżej wchodzę, tym bardziej mi się to podoba. Muszę zacząć chodzić znowu po górach. Dobra, wchodzenie wyżej już chyba nie ma sensu. Gdyby nie było, jakąś selfie, wideo sobie też trzeba strzelić. Koniec kanionu, prawie że koniec Arizony. Wjeżdżamy w Nevadę i pustynię. Już jest automatycznie trochę cieplej, 23 stopnie. Dojedziemy do Las Vegas, będzie 30. À quel point on devait absolument chez les propriétaires de la FDA prendre une mesure pour tout possible. Je vous remercie de la main de l'hôpital de la FDA, c'est parfait. Fascinant, c'est bien.
że człowiek postanowił wybudować miasto na pustyni i doprowadzić do niego, do tego miasta, wodę. A cóż, biały człowiek ma różne pomysły. To miasto w dzień nie robi większego wrażenia. Wieczorem, owszem, i w nocy, gdy to się wszystko świeci, wygląda ładnie. Chociaż zresztą na mnie nawet w nocy nie wywiera większego wrażenia, dlatego że już tutaj byłem nie jeden raz, wiele razy i wiem, na czym to miasto polega. Ale to tylko moja opinia, bo to faktycznie jest fajnie, ale o tym później, może w innej części tej wyprawy, tak. Days Inn. Oni na to mówią hotel, ale ja to nazwę motelem. To jest wszystko tak zrobione jak motel. Tam jest parking duży dla trucków, tu jest dla samochodów. Może mi się uda, będę nawet z okna mojego pokoju widział mojego trucka. Dzielnica nie jest taka najpiękniejsza, ale tutaj się nic nie dzieje. Zresztą to jest ogrodzone i tutaj pilnują. W tle postawiłem trucka, no skąd mam wiedzieć, muszę postawić między E1 a E36. To postawimy sobie tutaj. Bardzo blisko pokoju. Pokój mam tutaj, też na dole. Jest ok. Chłodnie rano dotankowałem jeszcze. Truck zaparkowany. Okno uchyliłem, niech się wietrzy. Zamknięty. Idziemy zobaczyć, jaki jest ten pokój. Nie oczekuję żadnej większej rewelacji, ale... Grunt, że blisko trucka stoi. Oto ja, zwykły, normalny pokój, jak w hotelu, motelu. Bez żadnego większego szału. Ja biorę zawsze ze sobą minimum, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Ameryce Północnej takie dziwna ubikacja, znaczy dziwne, tak jak na trakstopie dla inwalidów. W Ameryce Północnej istnieje, zresztą w większych, dużych miastach istnieje plaga różnego robactwa, a szczególnie pluskw. Więc w takich miejscach jak to trzeba zawsze uważać, więc ja biorę minimum rzeczy, które mogę ze sobą wziąć. Bagaże powieszę sobie na drzwiach. Jeżeli coś, to mnie tylko pogryzie i nie wezmę tego ze sobą do domu. Najważniejsze jest właśnie to, że jest truck, zawsze mogę sobie popatrzeć na niego i jak się napiję piwa, będę spokojny. Wygląda mi to dość zadbane, więc dwie noce będzie dobrze. Co? Tutaj kończę relację z tego dnia. Las Vegas i Strip może nagram później, więc taki to był typ dnia. Czwarty. Wtorek, 29 kwietnia 2014. Podsumuję dzień. Rano było trochę pracy, czyli dostawa. Później jazda lightowa, bo to już wakacyjna jazda, nie można tego nazwać jazdą, z pięknymi widokami, trochę zdjęć. W końcu dotarcie do Las Vegas. No i relaks do czwartku. Tak można pracować. Dziękuję wszystkim za uwagę.